Test. Zaczynamy dzisiejszy epizod, a dzisiejszy epizod będzie bardzo ciekawy, w sensie takim, że z jednej strony Bank Anglii, cała Anglia przygotowują się chyba na niezłe pierdzielnięcie, w którym zaczną gotować ludzi. Z drugiej strony w Polsce, uważajcie, prawdopodobnie kończy się już efekt zgniatacza czaszki, Skull Crusher, i te osoby, które nie wytrzymały tego ciśnienia, okej? I rzuciły na przykład pracę albo biznesy, albo tutaj, no będzie ciekawie, ale wydaje mi się, że jeszcze potrwa to tydzień do dwóch, te negatywne wiadomości, i na horyzoncie zacznie majaczyć V-shape recovery, który będzie odbywał się tam przez wakacje, a główny pakiet uderzy się dopiero, powiedzmy, pod koniec sierpnia, gdzieś tak we wrześniu. Także pozytywne wiadomości oraz to, jak każdy ładuje się właśnie w Bitcoina i że będzie kryptobańka wspierana przez najlepszych bańkowych graczy. No więc to chyba tyle, co chciałem tematem wstępu powiedzieć. Ja zapinam tutaj mój rowerek, zapinamy pasy i ruszamy. Chciałem, nie wiem czemu, ale wkręciłem się faza, chciałem powiedzieć 100 lat. O ja, 100 lat, 100 lat. Niech disclaimer żyje nam dla osób dzbanów. Niech niesie się ten słowo jak wiatr. Blam, 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 blam. Niech jedzie wszystko tam. Niech ktoś wciska sam przycisk i kupuj na górce, sprzedaj na dołku. Także pamiętajcie, nic nie jest poradą inwestycyjną, każdy robi wszystko sam. A jak ktoś nie wie o tym, to proponuję pójść tam gdzieś do kuchni, stanąć koło dzbanka, jaki tam stoi, wyjąć swoją komórkę, zrobić sobie selfiego, a potem dać na jakieś tam social media, powiedzieć, że stoimy koło swojego bliźniaka. Ba! Dobra, słuchajcie, ruszamy. Bardzo szybko Bitcoin. Bitcoin. Słuchajcie, trzy rzeczy na Bitcoinie. Po pierwsze, miota nami jak nie wiadomo czym. Jesteśmy może w tym paternie A, B, C, D, E, tutaj widzicie w tym białym, więc jak mamy wychodzić na D, ja dopiero tutaj zacznę, jeżeli zrobimy retest tego swing failure pattern. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa. Tak długo jak jesteśmy powyżej A, to te C ma rację bytu. Dobra? Więc jeżeli, dlatego czekam na ten swing, bo wtedy będzie potwierdzenie. Jeżeli teraz byśmy jeszcze spadli niżej, ale nie niżej niż A, to ja ten swing dam tu w to miejsce, i ponownie, aż czekam, aż cena wejdzie na niego. Teraz, co jeśli spadniemy poniżej A? Wtedy bardzo ładnie będzie to wyglądało jak A, B, C. I wtedy ta czwórka ma fajną rację bytu. O, tutaj byśmy spadli. Zobaczcie, bardzo ładny poziom się przecina. I wtedy ciśniemy tutaj na tą piątkę w nawiasie, której nie widać, która stworzy nam taką jedynkę, tą w kółeczku. Dobra? Jeżeli C, ruch pójdzie tak, a potem tutaj, to na makro zrobiłem taką malutką analizę, ale to wtedy pokażę, gdzie jesteśmy. Bardzo by mnie to cieszyło, jakbyśmy tak zeszli tutaj do 60, bo wtedy mielibyśmy szansę iść bokiem przez dłuższy czas, teraz, gdyż jesteśmy po halvingu i zwykle szliśmy właśnie bokiem przez taki dłuższy czas i to by potwierdzało, że będzie zmęczenie rynku jeszcze z miesiąc czasu, może półtorej, a później odpalamy wrotki. Tak czy siak, fajnie by było, jakbyśmy poszli do góry na 80, bo w czerwcu, lipcu, no nie wiem, coś się stanie, coś, nie wiem, stawiam, że Fed obniży stopy o 0,25, wtedy pchnie giełdę do góry, nasz scenariusz z rentownością obligacji dwuletnich. Następnie Warren Buffett, który już nam powiedział, że będzie prawdopodobnie wycofywał kasę z Fedu, tak? Zacznie kupować obligacje rentowne zacznie spadać, giełda później nagle się wykrzaczy, bo coś się stanie, oni z obligacji przejdą na giełdę, no i taki to jest cykl, o którym na razie się nie mówi, ale nasz wykres tego 002Y pojawił się na Bloombergu, dzisiaj mi jedna osoba powiedziała, także kto wie, może Bloomberg nas ogląda. Dobra, Ethereum, słuchajcie. Ethereum, ja czekam na dwójkę, czekam na retest tutaj. Podobno sporo whale'i w tej chwili są duże depozyty na giełdy, Ethereum jest duży supply, więc ładnie by pasowało, żebyśmy zrobili tutaj taki retest. A później po tym reteście moglibyśmy cisnąć Ethereum do góry na ETF-ie. Tak jak tutaj zobaczcie, mamy parę Bitirium, mamy piękne wyjście, teraz bym czekał na ładne zejście, moje ordery są poukładane tutaj,
Ok, w tej drodze. Jakbym tutaj uśrednił całość, jeszcze może bym wpłacił trochę depozytu, żeby mieć jeszcze depo nisko. W tej chwili to moja likwidacja jest poniżej 2.0, więc jest głęboko bardzo. Ale wpłaciłbym jeszcze, żeby mieć jeszcze gdzieś tutaj i po prostu tu bym uśrednił, nie wiem, jakby Ethereum poszło do góry, następnie by zretestowało, bo takie coś myślę, to przy takiej pierwszej dużej fali nawet możemy coś odciąć dla siebie w celach odkupienia troszeczkę niżej. Po prostu to będą duże takie swingi, duże cykle. Także w tej chwili czekam na spadek, na retest i w parze do Ethereum i w parze do USD. Dobra, co tam dalej? DOT. Na razie nie widzę, żeby te DOT mogło tutaj coś osiągnąć. Dla mnie brakuje tutaj takiej piątki. Dobra. Link. W tej chwili Link widzę, że mógłby zrobić sobie retest, czyli retest fali czwartej. Tutaj może takim bokiem byśmy poszli i dalej do góry. A później zobaczymy, czy przetniemy ten top, czy nie przetniemy. Czy będzie to duże A, B i C. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale tak na razie to widzę. Co tam jeszcze dalej? Co tam jeszcze dalej? Teraz patrzyłem tutaj na monety. Co tutaj jeszcze dalej? Matic, DOT, Velo i Link. O, zobaczcie, zobaczmy jeszcze Velo i Link. A właśnie, właśnie, słuchajcie. Jeszcze. Shoutout dla. Pamiętajcie, Zen 321 Crypto. Zen posiada depozyty w krypto. Możecie depozyty też dawać. Nexo. Też dobrze mieć na przykład tutaj 10% w tokenach Nexo. I na przykład teraz robi się ten hunt taki, czyli stejkowanie, wymienianie, coś tam. To wszystko nabija Wam punkty, po które potem będą różne budku nagrody. A dodatkowo jak macie 10% tokenów w Nexo, no to na tym te sumy, którą trzymacie, to macie dodatkowe bonusy. Kantor Przemka i Kantor Alka. Wszystko tutaj. Swissborg, czyli apka, która jest dla mnie numer jeden. Ja po prostu jestem najdłużej ze Swissborgiem. Tam też wszystko robię i to jest taki mój główny gate. I te właśnie tutaj, właśnie teraz ten Nexo. ReadySwap, nasz nowy tutaj partner, jest to bot pretendujący, żeby być botem Solano, na Solanie, takim jak Bananagon na Ethereum. Sporo bardzo się tu rozwija, dobrze revenue sharing, cały czas wolumeny rosną, plan marketingowy, więc tutaj też ten token będziemy obserwować. I słuchajcie, ten RS, ja bym chętnie przytulił tutaj za 60-70 centów. I powiem Wam, że jak oni będą go pchać tutaj, bo tam marketing głośno opowiadają, że będą tutaj właśnie mieć marketing spory, więc ja bym tutaj sobie też wszedł, bo słuchajcie, potencjalnie można by było zgarnąć jeszcze tutaj nawet z tego trade'u, a tam wolumeny cały czas działają. Dałem link na Telegramie, tutaj też dam pod odcinkiem, do tego bota, który już teraz chłopaki zrobili specjalnie z tej okazji, że tutaj właśnie są partnerem dla polskiej społeczności, po polsku w ogóle cały use case. Więc dobra, taki mały tutaj przerywniczek, stryczek, dobra, idziemy tutaj. Velo. Ja widzę, że Velo mogłoby mieć odbicie teraz na B, to by ładnie wyglądało, i potem znowu gdzieś tutaj taką korektę, powiedzmy, znowu byśmy wrócili na te 16. Ale jeżeli coś się tutaj zrobi, będzie jakiś rynek wróci, to te B bardzo szybko przerodzi się w tutaj kolejny impuls. I tutaj to nie będzie C, tylko będzie 3, tak? A też mi się wydawało, że nawet piątka to by było, ale nie będzie ten. I wtedy cielibyśmy tutaj gdzieś do takiego pantonu 3,5 centa. Więc dosyć sporo. Osoby, które brały tutaj, na pewno są bardzo, bardzo tutaj dobre, ale zobaczcie, Velo ma bardzo, bardzo duży potencjał u siebie i na przykład dojście tutaj do 50 centów, czemu nie? Zobaczcie, 50 x-ów. Naprawdę tam jest bardzo duże, Velo ma bardzo, bardzo duży background. Tam jest pół Azji, pół finansjery, pół płatności, pół banków, pół wszystkiego. Także Velo, gruby zawodnik. Grubas! Chilis na pewno ludzie mają też. Chilis, wydaje mi się, że jak teraz jest olimpiada i tam i to wszystko, to będzie olimpiada. Wszystkie te sportowe wydarzenia, to Chilis już tutaj nabiera. Zobaczcie, raz, dwa, dla mnie to wygląda na trójkę. Chilis zmierza na 18 centów. Po 18 centach tutaj kolejny przedział to 28 centów, więc Chilis dopiero zaczyna swój rajd. Uważajcie, Chilis dopiero zaczyna swój rajd. Notcoin, no pasowałoby teraz zejście. Piękny retest w kierunku 6,5, słuchajcie, pasowałoby. I jeżeli to jest początek i ten impuls tutaj się zrobił, słuchajcie, ciśniemy dalej do góry. Tak by to pasowało. Teraz po prostu bym widział tutaj retest. I to by było w sumie na tyle. Chociaż jeszcze tutaj jedna moneta, którą miałem sprawdzać. Rum! Pięknie!
pięknie, zobaczcie, pięknie, 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 pięknie. Tutaj korekta, ale ona poleciała A, B, C w tą stronę. Nie tak ostro. Proszę bardzo, bardzo ładnie. Tutaj teraz można już przesunąć tą piąteczkę. Tutaj ładnie można by przesunąć tu. To wszystko tutaj, o, coś takiego. Chociaż nie, tutaj jest trójka, bardzo wysoka. Tu by była właśnie nasza cała ta czwórka, piątka. No i teraz dopiero pasowałoby tutaj korekta, ale bardzo ładnie. Room, wow, z 0,03 na, wow, na 1 cent prawie. Na 1 cent, także ktokolwiek ma roomy, uważajcie. Ja osobiście będę tutaj wchodził w stejkowanie na roomie. Ja nie będę mojego raczej roomu sprzedawał, będę go używał jako dźwigni do różnego typu NFT-ków, do postaci, do tych różnych rzeczy, które będą oni oferować za staking. Dobra, słuchajcie, to tyle, co bym chciał tutaj powiedzieć. Zobaczmy sobie tylko jeszcze sentyment, jaki jest na rynku i ruszamy dalej. Ruszamy. A właśnie, tara to już na razie tutaj, a zobaczmy sobie tylko jeszcze tą tarę, dobra? Na chwileczkę, 29. Tara, no tu bardzo dużo się działo, ale na razie sentyment troszeczkę opadł, ale nie jest taki niski, nie jest taki niski. Tara, według mnie, uważajcie, może pogonić tutaj tą Octę, ma podobny pattern, Weźmy sobie teraz tutaj, nie, to social trends, o, tutaj, historical, o, trending words, Jenner, ja pierdzielę, wiecie, Jenner, ten on, co jest ona, tam z Kardashianami, tam nie, i tam te sprawy. Coś takiego jak telewizję miałem, tam patrzyłem te głupoty. Zrugowali, ja pierdzielę, znaczy zrugowali, nie? Real World Asset pnie się bardzo ładnie, AI na razie tak powiem trochę kiepsko, ale Real World Asset o wiele lepiej stoi. Memecoiny znowu zaczynają tutaj brylować. Być może startuje ten nasz sezon, ten sezon Celebrity Memecoins. Ale spójrzcie, co dzieje się w Liquid Staking. Także Liquid Staking jak Lido, i właśnie tutaj EFI i na przykład KelpDAO, które jeszcze nie ma swojej monety. O, tutaj mamy na przykład Ethereum Finance. To tu zobaczcie. Chętnie bym zretestował w tym miejscu. Tylko, że nie podoba mi się, że poniżej A tutaj zeszliśmy, wiecie? Chociaż to jest, czekajcie, niżej. Tu mamy A, A, B, C. Tu też mamy, czekajcie, tu mamy niżej. Nie, to tutaj byłby początek dopiero, sorki. Także to już dawno jest nieprawda. Raz, dwa. Tutaj tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tutaj ładna by była korekta, w tych, jakbyśmy na 4,2 zatrzymali, to słuchajcie, liquid staking gotowy jest na EFI i możemy iść dalej. Dobra, idziemy tutaj do wiadomości. Więc popularne coiny, jakie trzymacie, to jest Ethereum. Najwięcej z Was trzyma Ethereum w takim... prawdopodobnie już teraz jeszcze więcej jest tam głosów oddanych, bo to na Telegramie dałem. Pamiętajcie, słuchajcie, o właśnie, zatrzymajcie się teraz. Wejdźcie, dajcie tego pieprzonego lajka, dobra? Bo tak jak patrzę, to jest tak trochę dziwnie to wygląda, bo zauważyłem, że jak te lajki idą, to te algorytmy bardziej jakoś tak... w tej chwili wiecie, jakie to jest popieprzone? Ja, żeby na przykład odpowiadać na komentarze na YouTube, muszę logować się jako użytkownik, wchodzić w komenty i je odpowiadać. Nie mogę tego robić z mojego panelu, bo mi się to nie wyświetla. Czujecie? No nie, to jest tak, także nie. Ostatnio jak te lajki tak szły, to zaczęło mi się pojawiać wcześniej te filmiki, bo teraz mi się w ogóle nie pojawiają. Moje filmy mi się nie pojawiają u mnie na dzwoneczku, nie? A zaczęły mi się pojawiać i mogłem normalnie robić, bo tak to mi zajmuje jakieś 20% więcej czasu. Dlatego ostatnio nie odpowiadam na te komenty na YouTubie, bo kurna, no po zawsze kłody pod nogi, nie? Więc teraz jak tak, nie chcecie być kartoflakami, zatrzymajcie się teraz, dajcie lajka i ciśniemy dalej. Dobra, i pamiętajcie jeszcze o playliście Szybki Start. Tam też będą niedługo nowe rzeczy. Niedługo, ale ciśniemy dalej. Więc taką listę zrobiłem. Ethereum bardzo dużo z Was trzyma. Prawdopodobnie chyba dlatego, że jak dużo też mówiłem o tej swapie bit na Ethereum. I sporo ludzi dobry ten moment wyczuło. No i teraz w Ethereum sporo. Więc Ethereum będziemy też wałkować teraz pewnie codziennie. Matic. Właśnie, Matica nie sprawdziłem jeszcze. A, tylko czekajcie, tylko za pamięci włączę tutaj jeszcze. O. I ale bym nacisnął intro, to by była jazda. Znowu. Matic, który też tutaj sprawdzałem. Matic, o. Matic, no, pasuje mi też, żebym upadł. No po prostu ta fala tutaj pasuje mi na spadek. No naprawdę pasuje mi na spadek. Ja bardziej Matica, no nie wiem, czy spadnie na 54 centy, ale chętnie bym go zobaczył chociaż za 60 centów. To by było naprawdę dobre, byśmy mieli piękną wizualizację zakończenia
zakończenia tutaj tej fali, bardzo piękne i wtedy Matic możemy odlatywać, możemy lecieć, także na tą listę jak coś to się tam wpisujcie jak chcecie, ja wtedy będę więcej te monety tutaj sprawdzał, TIE też ma, o TIE też będziemy sprawdzać, FETA będziemy, NotCoin, Bitcoin, Ondo, także te monety będziemy przechodzić i daily będę je tam na Telegramie pokazywał, także spokojna głowa. Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki wyborów na prezydenta Warszawy. We wszystkich 847 obwodów głosowania Rafał Trzaskowski uzyskał bla 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 głosów, co dało mu poparcie na poziomie ponad 57%. Oznacza to zwycięstwo w pierwszej turze. Kolejne, tam zagłosowało na Prawa Sprawiedliwość 23%, Miasto jest nasze, jakaś Magdalena, ktoś tam, zagłosowało na nią 12, prawie 13%. I kolejne miejsca zajęli kandydaci Koalicji Konfederacji. Poseł Viper, 40, mi się zawsze kojarzy Viper, bo kiedyś taka gierka była, Viper. I ten, taki koleś tam chodził w dżungli. 4,5%. No i Janusz Korwin-Mikke, 1,4%. Więc zobaczcie, koleś, który nie zmienia ustawienia swojego nadawania radia i nie zupdate'ował żadnego firmware'u, mówi to samo od kiedy pamiętam, dajmy na to ponad 30 lat, dostaje najmniej głosów. I teraz powiedzcie mi tak. Wiecie, co się stanie z tymi wszystkimi ludźmi, jak będzie brak płynności? Po prostu koniec. Więc takie nowe podejście. Powiem tak, ktoś mi tam też napisał właśnie, że słuchajcie, NPC są widocznie potrzebni w tym świecie. Więc nie ma sensu sobie psuć krwi, żeby przekonywać NPC-ków do czegoś tam. Lepiej trzymać się z grupą ludzi, która jest też przekonana i część tych NPC-ków podbierać. Dobra? I ciąć po prostu. Bo tu mamy grupę tych złych i oni nie za bardzo nas tutaj będą, bo my ominiemy prawie zawsze. No ale nie ma sensu też tym tutaj, wiecie, tym tutaj robić. Tylko, że oni mają największą grupę tych NPC-ków. Dlatego częściowo trzeba, tak wiecie, troszeczkę tutaj się obchodzić z nimi, okej, bo i ci, i my tutaj będziemy musieli część źródła zabrać, żeby po prostu jeden z drugim miał coś tutaj do pogadania. Ale bardzo dużo ludzi. Ready swap. Także zobaczcie sobie tego bota. Bardzo prosto w ogóle ten bot, ten ready swap, co tam jeden z tych partnerów jest. Słuchajcie, jak mieliście problemy z Maestro na Telegramie, tak? Bo to jest na Telegramie, można sobie wejść z tego bota. To pamiętajcie, ten bot jest bajecznie prosty. Jest instrukcja po polsku. Nie trzeba mieć doktoratu z jakiegoś tam, nie wiem, arytmetyko-lingwistyki, żeby zrozumieć, co w tym Maestro trzeba zrobić, tylko po prostu pyk. Dobra sprawa do poćwiczenia i wtedy możecie sobie zobaczyć na przykład, jak to wszystko fika. Fidelity robi niezły ruch. To będzie niezły ruch do omówienia, ponieważ Fidelity zamierza kupować japońskie obligacje, które są zarąbiście w tej chwili na dole, a zamierza tego używać dolarów z właśnie hedgem. Więc wydaje mi się, że oni chyba coś kumają, żeby kupować obligacje, ponownie obligacje amerykańskie, ładować na hedżu właśnie obligacje japońskie i mówią swoim klientom, że to zarąbista sprawa. Ciekawe. Jednak tutaj mi się potwierdza to, że widzicie, kolejny sygnał. Ktoś będzie znowu ładował obligacje. To jest kolejne. Kathleen Jenner dołącza tutaj do tego, do panteonu gwiazd, które zostały oszukane. Orżnął ją typo, który już zrobił wałka nie jedną osobę, tam o tym czytałem, jakiś tam taki z Indii, coś tam. Także dobrze tutaj porobione. No i cóż, no i teraz wszyscy wchodzą w NFT-ki, każde NFT-ki, celebrity NFTs. Uważajcie, bo może nam się zbliżać sezon AR-owy. O to chodzi, że Google Maps zaczęło eksplorację AR i możecie w tej chwili sobie, tylko nie wiem, to jest chyba nie jest dostępne dla wszystkich, ale na Google Maps możecie sobie włączyć tryb AR i oglądać mapę, a następnie będą tam pojawiały się różnego typu takie, wiecie, znaczniki, jak ktoś tam coś robi. To może być niezłe, ponieważ my mamy jeden projekcik tutaj, który leży na dnie, któremu Apple odmówiło tutaj rzeczy, a jest to Eli. I zobaczcie, Eli zaczęło drukować w tej chwili 3, 5B. Także ja w Eli zapakowany pięknie,
czekam, aż Eli osiągnęłoby znowu z 80 centów, z niecałego tutaj, z niecałych 3 centów. Oh my god. Oh my god by było. Oh my god. Także uważajcie, bo może nam się zbliżać sezon AR. Może nam się zbliżać sezon AR tutaj. Może być całkiem nieźle. Może być całkiem nieźle. Dobra. Mam nadzieję, że nie zapomnę dokupić tego, bo idziemy dalej. George Solos ma teraz 130 milionów dolarów w MicroStrategy, czyli tym samym jest wystawiony na Bitcoinie. A George Soros to król kupowania różnego typu bubble. On po prostu rozpompowane rynki, znaczy wie, który rynek będzie pompowany, kupuje, a następnie będzie tam dumpował go. Więc bardzo dobrze. Tak jak już powiedzieliśmy to nieraz, George Soros to taki międzynarodowy Rafał Zaorski dla nas. Tak najlepiej znany, bo zawsze shorty, zawsze ekstrawagancja tutaj, także tak tutaj dobrze brzmi i można się tak dobrze utożsamić tutaj. BlackRock przegania Grayscale z bycia największym ETF-em, spod Bitcoin ETF-em. Tutaj też takie wiadomości dochodzą niepokojące od e-okna. Tutaj, tak mi tutaj pokazano, że niezbyt ciekawie dzieje się właśnie tutaj z tą firmą i też może być brak płynności, ale, uważajcie, jeżeli włodarze tej firmy troszeczkę się wstrzymają, to być może za 2-3 tygodnie będzie lepiej. Także jak tam pracujecie albo coś, słuchajcie, zgniata czaszki, to jedno, ale wydaje mi się, że będzie lepiej. No i zobaczcie, Joe Biden podpisał 1100-stronicową poprawkę do ustawy o Federalnej Agencji Lotniczej, żeby w tych przepisach umożliwiono właścicielom prywatnych odrzutowców ukrywanie informacji publicznych o swoich lotach. Mogą również takie dane blokować, okay? A nawet posługiwać się tymczasowymi numerami lotów. Niech żyje swoboda. Czego nie rozumiecie? Czego nie rozumiecie? Zobaczcie, czego nie rozumiecie? To jest śmieszne, nie wiem. Nie, powinni, powinni przedziurawiać opony tym samolotom, żeby nie startowały. Zobaczcie, w Anglii znowu ten sam trend. Tym razem tatuaże, ink z tatuaży może odpalić bardzo rzadkiego raka krwi. Czyli mamy już tak. Dzięki badaniom krwi możemy wykryć raka, który być może zaatakuje nas za 7 lat. Okej, to nie moje słowa, tylko w gazetach. Później jakaś tam dziewczynka, która tam, nie wiem, miała jakiś tam, nie wiem, zabieg na glejaka, dopiero po 30 razach wykryto u niej tego glejaka, także hello, okej. No i wszystko prowadzi do tego, że znaczy spersonalizowane, jeszcze ostatnio mamy tutaj gdzieś potiona na HIV, nie wiem, czy to wczoraj było, czy znaczy przedwczoraj, czy nie pamiętam. Także wszystko prowadzi do tego, że największe choroby świata będą uleczalne dla NPC, dla skamieniałych, poprzez podanie ciapaka prosto w żyłę. I czego nie rozumiecie? I czego nie rozumiecie, ludzie? Czego nie rozumiecie? Dobra, lecimy dalej z wiadomościami. Crypto Bubbles, włączyłem. Dobra, Check Your Bags, pamiętajcie, też dobry. Crypto Bubbles też tutaj ładnie. Większość monet, takie widzicie, maizo menos. Niektóre tutaj coś tutaj dają, ale większość nie bardzo. Właśnie ten True z RWA bardzo też dobrze wygląda i w ogóle RWA BlackRock tam się przygotowuje na kolejny chyba zakup pakietu, więc ale co mi się podoba, zobaczcie, Wild. Wild zaczął dobrze wyglądać, a jak Wild dobrze wygląda, to uważajcie, bo chatboty też mogą dobrze wyglądać. FetchAI, chat, Vector Chat na przykład, Agi, Agix, Ocean, co tam jest, GPT Protocol oraz tam jeszcze taki malutki projekcik jest i on też pompuje. Wydaje mi się, to nie jest scam. Via Octavia. Nie mam go, ale być może będę go miał. Yeah! Idziemy. Szkoda, że nie ma kamerki, bo tutaj... Tylko trochę stoją w takiej pozycji, trochę nie bardzo. Właśnie nie wiem, czy to przemyśleli. Zaraz wam pokażę dlaczego. Bo jak na przykład on... Boys, to są The Boys. Strzelałby tutaj tymi, to ten na przykład by ściął mu głowę. Jest to trochę dziwne dla mnie, ale... Nie wiem, czy może tu czegoś nie rozumiem. Argentyna rozmawia z El Salvadorem, żeby zapytać się, jakie know-how oni mają, by wprowadzić Bitcoina w Argentynie. Więc już gadki są tutaj. Peru tak samo wprowadza zerowe podatki w tym u siebie, jeżeli wymieniamy właśnie coś za Bitcoina. Także tamte kraje poczuły kasę, a gdzie kasa, mniejsze krajmy, mniejsze różne rzeczy.
I tyle. Pamiętacie, jak w Polsce kiedyś można było dziesiątę zarobić, na przykład jak się szło gdzieś tam na mieście i na przykład buty albo czapka albo komórka były rabowane, to w tej chwili, zobaczcie, jak ja byłem w Warszawie i te hulajnogi takie, wiecie, tam się wynajmuje hulajnogi, tam tak się płaci, tam nie wiem, takie zielone, to były wszędzie, wszędzie. Ktoś tam powie, no tak, tak, Maciek, ale one mają GPS-y, a ja powiem, i co z tego? Stara Polska, taki GPS by zniknął. Momentalnie już by wiadomo było, jak to rozbrajać. Więc tak, wiecie, to, że coś nie da rady, to chociaż starajcie się zawsze pomyśleć i powiedzmy, że tutaj mamy nasz krok, o ten. Zawsze starajcie się pomyśleć krok do przodu i krok do tyłu. Nie, że a, bo to coś tam. To jest koniec. To, co już tutaj jest, to już jest koniec na tym procesie. Także ciekawe się robi. Burncut, słuchajcie. Katapult na Katamoto będzie miało sale kolejnej monety. Jest to Burncut i ten Burncut będzie tutaj miał IDO za jutro, będzie 30. Nie wiem, zaraz, czekajcie, może gdzieś będzie pokazane ten Burncut. I oni będą spalali, skupią 90% supply i spalą to. Więc o, zobaczcie. We have surpassed another milestone. 100 tysięcy dolarów w Ethereum będzie przeznaczone na skupno Bobcata, znaczy tego Bicata, właśnie na tym preselu. To jest max cap presel i 100 Ethereum. Aha, 100 Ethereum, 390 tysięcy. Także oni skupią to wszystko, więc moja strategia będzie taka. Jak to wystrzeli, dobra, mam nadzieję, że dużo osób nie zajarzy w ogóle, o co chodzi. Spuszczą torby tutaj. Tak? Ja zaczekam tutaj, aż będzie odkup, wtedy będzie pompa i może będzie pchanie. Takie coś widzę. Wiecie, to jest mój plan, dlatego że mi się nigdy za bardzo nie udaje, żeby to szybko, wiecie, sklejmować, wpłacić, sprzedać. Także tu ja bezpiecznie sobie zaczekam na taki trud. Także pamiętajcie, Katamoto, stejkowanie, kupowanie i ten. I można jechać dalej. Nimbus, zobaczcie, Nimbus cały czas zaczyna tutaj ładnie wyglądać. Spójrzcie, no to jest projekt, który Nimbus. Zobaczcie, w tej chwili jesteśmy tutaj na tym, na ładnym poziomie. Myślę, że może być to podbicie, albo zaczynamy jeszcze jeden wyższy tutaj szczyt i ten Nimbus cały czas daje nam sobie tutaj znać. To jest, tam w tym Nimbusie jest tak. Marketplace, właściwie to nie wiem, ja to chyba miałem gdzieś. Zaraz, nie miałem tego nigdzie tutaj, to nie wczoraj to mówiłem. O, Nimbus Bot, Nimbus Marketplace, Nimbus Node i pay as you go tutaj nocy. Także można tutaj robić wiele rzeczy. Są dapsy, można rentować te GPU, tak, wizyt i deployować od razu pracę, tak, i CPU power jest dla Was. Więc oni cały czas tutaj coś tłuką, cały czas coś tłuką. Nie wiem, czy znacie Creo Engine. Creo Engine ma kolejny tutaj ruch, to są taki gaming, tam takie różne sprawy, wiecie, Web3, leveling i tam takie sprawy. Oni zaczęli tutaj układać się z rządem, coś jak T-Pro, z Indonezją Vice Minister zaczęli tutaj rozmawiać, wiceministrem, do turyzmu i ekonomii. Zobaczcie, Azja i te kraje, które nam mówią, że są biedniejsze, a właściwie kulturowo i w ogóle, wiecie, takie fundamentalne wartości, o co mi chodzi, nie? Mają o wiele prawdopodobnie wyższe niż teraz większość krajów zachodnich, więc one od razu widzą tutaj pieniądze. To, że my jesteśmy pod władaniem komunistów, to tylko sprzyja tym krajom rozwojowym. Komuniści namawiają, że tam jest komuna i no wiecie, jak to wygląda. Guru Watcher, Mastercard odpala krypto credential, pozwalający wysyłać i otrzymywać krypto, używając tylko username zamiast wallet adresów. Także wow, zaczyna się tutaj dziać na grubasie. Każdy próbuje być w krypto. Każdy próbuje być w krypto. I pamiętajcie, to, że będziemy mieć KYC i wszystkie inne rzeczy, to pamiętajcie o tym, że grunt, że mamy swój wallet, i to my jesteśmy odpowiedzialni za pieniądze. Możemy kontrolować nasze pieniądze, a nie, że pracujemy, okay, dajemy kasę do banku, czyli de facto oddajemy kasę jak niewolnicy, bo nie mamy, nie dostajemy wypłaty do ręki. Kasa już nie jest nasza i jedynie to możemy błagać bank o wypłatę, bo teraz nawet jak coś kupujemy, to nam blokują kasę. No pomyślcie sobie, ktoś ma konto i powiedzmy wysyła pieniądze dla, nie wiem, dziecka, i potrafią zablokować takie coś.
No to jak to jest? Także krypto, mówię wam, banki pchają nas w krypto, ale wiecie, kto najbardziej pana krypto? Komuniści. Komuniści. Founder CEO Michael, co ci co też pchali sporo ten Tao, Michael Koehler mówi, że Bitcoin będzie, jego top będzie ponad 200 tysięcy. Brawo, pięknie, super, słuchajcie. Każdy z nich ma układ w tym, żeby Bitcoin stał jak najwięcej, więc każdy będzie mówił, o, myślę, że będzie szedł 200 tysięcy. Ktoś tam powie, o, myślę, że będzie szedł 500 tysięcy. Myślę, słuchajcie, to są tylko takie pierdzielenia, ok? Fajnie jest z nami, jest marketingowym, zaraz mu tego dam więcej zadań jako marketingowego bossa, niech idzie dalej. Prototyp nowych koparek ASIC dla Bitcoina. Słuchajcie, bardzo pięknie zrobione. Jest tutaj niesoldowany chip, ok? Który po prostu tylko wkładamy i przez to staje się bardzo, bardzo, znaczy nie mało awaryjne, ale bardzo szybko można naprawić koparkę, jak coś nie gra z chipem. Po prostu wymieniamy, nie trzeba soldować, nic nie trzeba, nic tutaj lutować, tylko to robimy. Może to być naprawdę super rozwiązanie i ciekawe, czy nie będzie to jakiś, nie wiem, pushu na to, żeby inni też takie coś wprowadzali. To może być dobre. Upgrade'y też mogą być bardzo łatwo zrobione. Więc powiem, a nie powiem, ale jest to eco-friendly. To się nazywa eco-friendly. Nigeryjska Niara. Niara! Gdzie jest ta wiertara? Jest warta mniej niż jeden satoshi. Pięknie. Pamiętajcie, każdy, kto trzyma torby fiatowe, z tymi torbami po prostu osiągnie. To tylko, zapamiętajcie słowa, jesteśmy tylko o krok od tak zwanych capital controls, czyli będą nam zatrzymywać kasę i nie będziemy mogli nigdzie wypłacać. Dlatego mówię, Swissborg, róbcie sobie tą bramkę. Nexo, róbcie sobie tą bramkę. Bitpanda, róbcie sobie tą bramkę. Co tam jeszcze dalej tam jest? Blockchain Bank, róbcie. Macie te linki, są tam na dole. Zróbcie sobie te bramki. Większość z tych providerów posiada karty. Wtedy możecie mieć przelać z tej bramki na swój wallet. Okay? Ze swojego walletu możecie dysponować tym, gdzie chcecie. Możecie sobie na kartę wrzucić tutaj Kanga, kolejny. Tak? Tylko Kangi nie podaję, bo nie mam tam referala. Ostatnio miałem taki referal, że każdemu się opłacało, bo ja nic nie miałem z tego w ogóle, ale dawałem wszystko, co tam było dla ludzi, jakieś tam zniżki. Więc nie muszę się zapytać, jak to tam jest, bo tak to Kanga na przykład w Polsce też jest karta, też jest wszystko. Nie wiem, pamiętajcie, będą wstrzymywali kasę, bo będą chcieli, żebyśmy trzymali ich torby do końca, do samego końca. Ruga nam zrobią i po prostu nie będzie można wypłacić. Honeypot nam zrobią. I Ethereum zaczęło być bardzo duży supply, więc na razie nie jest tutaj deflacyjne powoli. No można, jak na rok przesuniemy, to jeszcze nadal mamy OK. A zaraz zobaczmy tutaj, gdzie tutaj mamy jaki czas w time frame. 30 dni. No na 250 nadal mamy minus 19 i na 350 też mamy minus, także nadal deflacyjne. No a jak ruszy cały Ethereum, to wtedy będzie też deflacjonalny. No i zobaczcie, łapiąc CO2 z powietrza, dobra, tutaj można formować jakieś tutaj skały. Nie wiem po co robić coś takiego, skoro, no wiecie, ja rozumiem. To jest tak, ktoś wymyślił jakąś pseudoagendę, następnie cała technologia jest tutaj dobudowywana, tak jak z rakiem na przykład, tak? Super rzeczy, ale o tu jest, po co ten krok cisnąć? Eliminując ten krok, eliminujemy wszystko. To jest jak CDO. Tak jak wiecie, powiedzmy ktoś żre chemię, kiepsko się odzywa i odżywia. Ma wtedy na przykład raka, powiedzmy. Tutaj odpalają się różnego typu operacje, nowego typu techniki lecznicze, nowego typu supergeneracji matryksowe leki, tak? Nowego typu, nie wiem, co tam jeszcze, powiedzmy, chemioterapię, tak? Cały biznes bazuje na tym, że ktoś je gówno. Najczęściej ktoś je gówno. No rozumiem, jak ktoś ma genetyczne jakieś, powiedzmy, nie wiem, jego biorobot po prostu już źle wyszedł z fabryki. Okej, ale to jest jakiś ułamka ludzi. Najczęściej mówi, że ktoś ma takie genetyczne różne rzeczy, ale po prostu to jest od jedzenia. To nie jest genetyczne, tylko od jedzenia, od chemii. Na przykład choroby, które mówi nam się, że to genetyczne, to są uszkodzenia genetyczne spowodowane przez to, że na przykład rodzice jedli siet, albo na przykład dzieci wzięły potiony, no i tyle. A tutaj rozmawiałem z paroma ludźmi i da radę ominąć te potiony, nawet dla małych dzieci. Da radę ominąć, po prostu da radę ominąć. Powiem tylko tak, że
Alergia jest kluczem. Dobra, alergia jest kluczem. Także miejcie to u siebie gdzieś tam w notatniku. No i bankier. Mocne spadki na GPW. Pamiętacie jeszcze przedwczoraj, jak pokazywałem? Tak, wszystko rosło pięknie, pięknie, pięknie. A GPW w takim ujęciu było. A właśnie, nie sprawdzałem jeszcze tego, bo tam pewnie parę osób czeka. Nie sprawdzałem jeszcze dolarów i tych innych rzeczy. Dobra, zobaczmy sobie szybko gold. Jak jest dywergencja, to uważajcie, bo będziemy mieć korektę tutaj na razie. I mamy dywergencję. Uważałbym na El Correccion na złocie i El Correccion na srebrze. Także spokojnie, spokojnie, malutka korekta, nic nikomu się nie stanie. Weźmy na tygodniówkę tutaj. No tutaj bym widział wreszcie odbicie od palladu. Okay? I platyny pewnie, nie, platyna inaczej. Platyna już się wybija, ale pallad raczej odbicie. Co tutaj jeszcze tak szybko tylko przelecimy to. Weźmy sobie Natgas. Natgas robi retest swing feather pattern. I to zobaczcie, jak tu ogromna była dywergencja. Piękne. Raczej jest to zmiana trendu, tak mi się wydaje, jak się tu utrzymamy. No i gaz do góry, a tym samym zgniecie wszystko. Nvidia. Cały czas do góry. Pięknie. Dlatego jeszcze Nvidia póki co. Ładnie, pięknie. Zobaczcie. Ładnie, pięknie. Ciśniemy. Jak długo? Nie wiem. Jak długo? Nie wiem. Zobaczymy. SP500 bez zmian. Czekamy na stopy procentowe, które pchną jeszcze bardziej S&P do góry. Dobra. Więc na razie, jak tutaj mamy dywergencję, zobaczcie, to bym oczekiwał tutaj takiego retestu, ale nie jakiś zaraz, że oh my god, tutaj jakbyśmy zretestowali ten top, to było pięknie. Także uważajcie, bo właśnie w krótkim terminie byłby pullback. Dlatego na Bitcoinie, to co mówiłem, też bym chciał, żeby zejść na 60 tysięcy. Na 60? Na 65? No, 65. Co tam dalej? Co tam dalej? Polski PLN. Tutaj uważajcie, polski PLN traci, zobaczcie, dywergencja, 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 dywergencja. Według mnie polski tutaj PLN traci swoją siłę napędową i uważajcie, bo może być tutaj niezły wystrzał. I teraz pytanie, czy będzie to, liczyłem na większy spadek, czy będzie to A, B tutaj i C. O, tutaj by było nasze B gdzieś tutaj w tym miejscu na 4,30 i potem do dołu. Nie wiem, ale polski złoty według mnie utrzymuje się silnie, utrzymuje się sztucznie. Co tu mamy? Euro. Widać już dywergencję trzypinową tutaj, więc też bym uważał, bo to jest dla mnie, to jest trójka, czwórka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tutaj trzy, cztery, pięć i to też mamy dywergencję, więc uważałbym, to jest raczej początek wybicia. Ja ustawię tutaj alarm sobie, ok, chociaż nie, mało mnie to interesuje, ale ustawię tutaj alarm. I uważajcie, też rewersal by pasował. Zobaczcie, ładny poziom tutaj osiągnięty. Rewersal by pasował. Pasowałby. Frank. Na razie tak. Na razie nie widzę za bardzo Franka. Raz, dwa, trzy. Nie, musiałbym to bardziej przeanalizować. O, te setupy lubię. Jak tu jest dywergencja, słuchajcie, jest dywergencja. Zobaczcie, pięknie jest. I na RSI, i na tutaj histogramie. Uważajcie, funt też wychodzi, polski złoty zaczyna wariować, a to oznacza, że prawdopodobnie zbliżam się wyżej recovery. Dlatego mówię, dajmy dwa tygodnie i słyszymy, coś mi się wydaje, coś mnie nos swędzi, a że nie wciągam białego, to chyba będzie wyżej recovery. Dobra? A co tu się odpierdzieliło? Co tu się odpierdzieliło? Wow, słuchajcie, ten stan recesji, tutaj jesteśmy, ok. W tej chwili, jak mamy tutaj wyjście i tutaj zbieramy się na jakąś konsolidację, to możemy wchodzić w etap recesjon. To są dziesięcioletnie rentowność dziesięcioletnich obligacji, odjąć rentowność dwuletnich obligacji, tak? Tak zwany ten yield curve taki tutaj się zbiera na krzywienie. Także im my tutaj podchodzimy, ale liczę, że będziemy spadać na rentowności, to wtedy się potwierdzi nasz cały wskaźnik. No i dobra. I to by było chyba na tyle. Już nie będę za niej pokazywał więcej rzeczy. Lecimy do końca z wiadomościami. Się tak tutaj zgrabnie. Zmieniają się zasady mobilizacji w Ukrainie. Polski rynek pracy może dostać po nosie. Czyli to, co mówiłem, zaczynają rabować Ukraińców od nas. Przez to miejsc pracy może, znaczy te podstawowe rzeczy mogą nie operować w takim trybie, jakim operują. Czytaj, Polacy nie pójdą na przykład do tych miejsc pracy, gdzie są Ukraińcy. Tak było i w Irlandii normalnie. Więc to też obniżałoby jakby siłę nabywczą, powiedzmy,
miejsc pracy w Polsce. I tutaj takie ciekawe to jest. To będzie pozytywne na krótki okres czasu, ponieważ wtedy Polacy będą pracować i tam powiedzmy będą zarabiać tam, nie wiem, więcej, czy tam, nie wiem, czy tak to działa. A i to by było z tym V-shaped recovery i wtedy wszystko razem będzie połączone z fazą po raz kolejny, panie, taniej nie będzie. Dlaczego ten V-shaped recovery bardzo dużo zmieni? Okay? Czyli teraz widzimy, cały czas mamy wiadomości negatywne. Co tutaj się dzieje? Negatywne. I tutaj już był taki dołb, troszeczkę było pozytywne, znowu teraz negatywne tutaj. Tu już wytwarza się dywergencja, tak? Widzimy. I prawdopodobnie będzie V-shape. Tylko ten V-shape, ok, on dojdzie gdzieś do połowy dobroci i później kasa się skończy i do widzenia. Także liczę, że V-shape dotrwa do 2025 w okolice maja i później zacznie się problem. Także jak teraz będziecie mieć biznesy, które będą pięknie prosperowały, pamiętajcie, odkładajcie sobie te pieniądze, róbcie sobie poduszkę, nie kupujcie dodatkowych samochodów. Ja wiem, słuchajcie, większość kanałów, tych dużych, które na pewno śledzicie, które oglądacie, które powiedzmy są jakimiś autorytetami, posłuchajcie, oni nie przeżyli kryzysu, oni tego nie wiedzą, okej? Te moje teorie takie tutaj, które mówię prostymi słowami, one są takie proste, dlatego może ludzie nie chcą tego słuchać, co innego jakbym tutaj występował za kamerką w jakimś gajerku, pewnie ktoś by tutaj coś nie rozumiał, niczego bym używał takiego słownictwa, żeby nikt nic nie pojął, ale jako, że jestem takim samym kolesiem jak wy, jak ty czy ja i jak ona, no to słuchajcie, to pamiętajcie, wszyscy będą mówili, panie, taniej nie będzie. Nieruchomości znowu pójdą do góry. Ceny znowu pójdą do góry. Pewnie sprzedaży samochodów się podłączą. Nie wiem, będzie znowu wszystko rosło, ale to będzie tylko tak zwany bear rally to sell. Okay? Bear rally to jest. Zwykle jest to takie coś, że jak tutaj mamy powiedzmy o coś takiego i nagle jest bam! I oh my god, teraz jesteśmy tutaj. I nagle podbijamy, ale podbijamy do tego miejsca, co każdy tutaj jest załadowany i tylko czeka, jak tylko tu dobijemy, to oni sprzedają te torby. Więc to będzie ten punkt. To jest tutaj teoria czwartego biegu się zacznie. Okay? Po zgniataczu czaszki jest teoria czwartego biegu. Później okay, będą dziurawe siaty z Lidla. Okay? A później będzie kibel bez dna. 2025-26 się zacznie. Dobra? Nie widzę po prostu skąd te pieniądze pójdą. Dodatkowe. A jeżeli będą drukować znowu w 2025, to znowu tego nie będzie. Ale inflacja wtedy będzie już nie do zatrzymania. Już wtedy nie będzie, że coś tam, że mamy znowu, chyba że będzie jeść plastik z Chin i ktoś tam powie, że no to dobre bułeczkę, to plastik. No to wtedy, ale to już, no nie wiem, no, bo to jest inflacja właśnie. Inflacja jest strażnikiem. A zobaczcie, co mamy tutaj. Mamy reklamę, której nie wiem jak wyłączyć, ponieważ mam powyłączane te wszystkie gadżety. Alkohol w Polsce jest za tani. Będzie interwencja. Kilka koncepcji na stole. No zobaczcie. Rozmawiamy o tym finansowym akcyzy, czyli znowu wysoka akcyza. Nie wiem, czy pamiętacie lata 90. i 2000, gdzie wtedy były bardzo duże akcyzy i kwitły mety, różnego typu sprowadzane wódki tam za 10-12 zł z mety. Następnie akcyza poszła w dół w okolicach tam roku, nie wiem, 2000 czy tam 99. Wszystkie mety znikły. Bo wódka była znowu po 10-12 zł w sklepie, a nie po 20-30. Zobaczcie tutaj, no spójrzcie. Nadmierne spożywanie alkoholu we wszystkich Polaków. No jasne. Wejdź na alkohol, wtedy zobaczysz, gdzie wejdziesz, w czarną dziurę. Jest ich... O, proszę bardzo. W opinii Krzysztofa Brzuski 0,5 litra wódki powinno kosztować minimum 40 zł. Maduro w Wenezueli powiedział, że odtwarzacze jakiekolwiek DVD i elektronika nie mogą być droższe jak $40. I pomyślcie sobie, co się stało ze sklepami? Wszystkie sklepy zostały pozamykane w ciągu tygodnia. No bo przecież jak ktoś kupuje elektronikę, nie wiem, po $60-80, to przecież nie będzie sprzedawał. To są komuniści, to są komuniści. Ten, kto nie rozumie tego, że ceny dyktuje rynek, ten jest komunistą, po prostu komunistą. A jeszcze co, nie wiem, co może? Może kolejnym razem pan Brzuska, jak on? Brzuski? Brzuska, no. Powie, że polski skoczek musi minimum skakać, powiedzmy, nie wiem, 2,5 metra w górę. Minimum.
Minimum. Albo tam nie, nie wiem, nie to jest. Albo ktoś na sprincie musi biegać tyle i tyle. Ja pierdzielę. Nie myślałem, że tego po prostu nie zrobię, ale komuna. To zobaczmy, jakie komentarze są tutaj. Jaki jest nasz minister, rząd, zajmijcie się, zostaliście wybrani. Tego skończy się w takich latach. O, właśnie. No, właśnie. Ludzie mogą wyprodukować, ile trzeba. 100 podwyżek na 100 dni. Tradycyjne zero pomysłów. Śmiech na sali, Rosji, pieniędzy, rząd. Alkohol jest tani, kończą się gałonią pieniądze w budżecie. No właśnie, ja pierdzielę. Co za komuna, co za komuna, co za komuna. No i ostatni temat. Słuchajcie, Bank Anglii wydał takie rozporządzenie, o tym będzie głośno już niedługo, w innych też miejscach, tylko słyszycie tego od metra, że będą oni naciskali na banki, żeby te w swoich raportach ryzyka na temat kredytów hipotecznych wyceniały nieruchomości nie tak jak są teraz, tylko robiły też symulacje, że jak coś się spieprzy. O co tutaj chodzi? Taki film nagrałem kiedyś, to się nazywa, ja może podlinkuję to z tyłu na tych kafelkach będzie, RIPO 2.0. Chodzi o to, że to tak, słuchajcie, bo to też w Polsce będzie. Bank nie tworzy pieniędzy od tak, dobra? Mamy tutaj bank centralny, nazwijmy go bank centralny. A tu jest zwykły bank. A tutaj mamy Kowalskiego. Dobra? Kowalski przychodzi do banku. Bank i chce wziąć 500 tysięcy kredytu. Dobra? Bank ma tak. Bank ma powiedzmy tylko 5 tysięcy i tworzy resztę. Ale ta reszta jest tutaj z rezerwami banku centralnego. Po prostu te pieniądze są, wiecie, potem są niszczone, jak są tutaj, tak? Czyli bank bierze jakby takie IOU od banku centralnego i daje tutaj jako IOU, czyli to jest asset, winien ma, tak? Bank centralny ma asset, bank normalny jest winien bankowi centralnemu, Kowalski jest winien bankowi, a bank ma asset jako Kowalskiego hipotekę, dobra? I jak Kowalski spłaca, to te pieniądze są niszczone wtedy, a to, co zostaje w systemie, to jest to procent. Te odsetki, one są w systemie, okej? I teraz tak. Jeżeli Kowalski dostaje 500 tysięcy i bank wycenia ten dom powiedzmy na, nie wiem, na powiedzmy, nie wiem, 500, nie wiem, 50 czy tam 400 tysięcy, to w dobie, gdy będzie duża podaż nieruchomości, gdyż będzie powiedzmy bieda, nie będzie tych pieniędzy, płynność będzie mała, ten dom straci powiedzmy i będzie wart na przykład 350 tysięcy. O to chodzi, że bank centralny, który będzie dawał dużo takich zabezpieczeń różnego typu, a on dostaje jakby zastaw, ta hipoteka centralnie jest jakby, wiecie, też u niego, wtedy będzie miał koniec takiego tak zwanego prestige kolateralu, czyli zabezpieczenia. Czyli powiedzmy, że domy, które są warte 500 tysięcy, będą warte powiedzmy 300 tysięcy. To wtedy, wiecie, jeżeli, no nie, że dla celów tego powiedzmy, to inaczej to zrobimy. Dom, który jest warty 500 tysięcy, powiedzmy, że będzie warty 250 tysięcy, więc bank będzie musiał dopłacić kolejny dom dać, powiedzmy, kolejny coś tam, żeby mieć pokrycie nadal w tym 500 tysięcy, bo bank centralny nie chce mieć takich kwiatków, jak w 2008 roku. Rozumiemy? I już on wymusza tutaj te rzeczy na zwykłych bankach, żeby te szacowały te nieruchomości inaczej, bo bank nie chce mieć tych potem toksycznych rzeczy w razie czego. Wiecie, jak coś jest, powiedzmy tak, jest towar na mieście u dealera, okej, i jest tych dealerów 10, więc towar normalnie schodzi, ktoś tam da w zastaw trampki, ale jeżeli nagle wszystkich połapali, jest tylko jeden dealer, to nagle towar jest bardzo prestiżowy i ktoś tam daje jakiś zastaw i koleś mówi, nie, musisz dać mi jeszcze wieżę do tego, żeby to wziąć, okej, ponieważ jest prestiż, tak? I o to chodzi, że jak będzie dużo znowu tego wszystkiego, to bankom zwiększa się ryzyko. Jeżeli banki będą musiały przewidzieć, ile będzie kosztował w razie kryzysu ten dom, to automatycznie zwiększa się ryzyko. A zwiększone ryzyko, to znaczy, że Kowalski nie dostanie, na razie w Anglii, Murphy, nie dostanie 500 tysięcy, a dostanie na przykład 300 tysięcy. Albo dostanie te 500 tysięcy, ale wkładu nie będzie 50 tysięcy, tylko 100 tysięcy. I automatycznie robi się próg wejścia i tym samym według mnie bank centralny w Anglii sam uruchomi pobieraczkę do czereśni, czyli rozpierdziel, gdyż sam będzie tak jak Chiny, będzie schładzał swoją gospodarkę. Bardzo ciekawe to będzie wyglądało, bardzo ciekawe. Więc te kafelki tutaj będą, tu będzie właśnie RIPO,
ten rynek obejrzyjcie sobie, bo to będzie bardzo ważne, jak w Polsce zacznie być właśnie powyżej recovery, będą takie kwiatki i wtedy banki nagle otworzą oczy i będzie wiadomo, ja nic nie pamiętam, ja nic nie wiedziałem, ale przynajmniej wy będziecie wiedzieć. Także na razie, trzymajcie się, cześć. I pamiętajcie o lajku.